Witam Was. Marek z tej strony, kolejny dzień, to już środa. Niestety, czas biegnie, nie zatrzymamy go. Przyszedłem oczywiście o wschodzie nawet pół godziny wcześniej, bo wczoraj było mnóstwo ludzi i taki mały, nie wiem, zabieg, doświadczenie, żeby sprawdzić, czubek, żeby sprawdzić, czy w jeden dzień ludzie potrafią coś zgubić, bo tą część plaży już przeszukiwałem. Wczoraj było mnóstwo bandy, dzisiaj będzie jeszcze więcej, bo zobaczcie na nieboskłon. No dzisiaj będzie rzeź. Mimo, że to jest wrzesień, to będzie masakra. A to w ogóle morze jest? Czy to jezioro Michigan? Tam też są fale, chyba nawet większe niż dzisiaj nad morzem. No dobra, lecimy. No dobra, jakiś normalny sygnał w końcu, bo przeszedłem od tego miejsca, no dobre 40 metrów, może 50. I coś tu się znajduje i tak bije lepiej, bo tu czwórki wychodzą, trójki, kurczę, jeśli chodzi o ID tych przedmiotów, które można wykopać. I czwórka to jest żelazo. I tak... Co tam, kurde, jest? Pewnie... O, come on! Pierwsza złotówa chyba w ogóle na tym wypadzie. Dwójki, piątki były, 20-groszówki, 50-groszówki. Ja nie kojarzę złotówki. A może z tego dołka, gdzie było 25 zł, była złotówka. Ale jest złotówka, ludzie gubią. Ja tu chodziłem dosyć konsekwentnie i metr po metrze na zakładkę. Weź tą ostro i złap, kurde, cholera jasna. Powiem Wam, że na tej złotówce to się nie skończy. Coś tu jeszcze jest. Szukajmy. Szukajmy. Złoty 50. Czy coś tu jeszcze jest? Chyba nie. A co ty tam masz? Co ty tam masz? Ej, podziel się trochę. Popatrz na tamtą, jaka wkurzona. Zobaczcie, patrzcie, jaka gonitwa. Tamta spierdziela. Co, na kawał bułki ma, czy co? Tak, chwili. Daj mi trochę, nie bądź żyła. O, jaka zasępiona, ja pierniczę, patrzcie. Będzie atak, a ta tej sobie drepta, liczy na sępa. Udaje, że nie wiem, czy są samce te ciemne, nie mam pojęcia bladego, ale nie. Walka wśród zwierząt. A tutaj kolejna sobie myśli, że może coś dostanie. Jeśli będzie grzeczna. Albo grzeczny. No coś pięknego po prostu, ej. Nie dość, że wykopki to jeszcze taka przyroda. To moje. Naprawdę? Taka hierarchia wśród mew? Ja tylko chcę zobaczyć, co się będzie działo, bo ta chyba też zauważyła z daleka już. No, ona kawał chleba z daleka widzi. A to jest sympatyczna. Kurczę, zobaczcie, jak łapkami przebiera zajebiście. Siemka. Ptaszki są super. O. Tutaj warto teraz kadr zwrócić w stronę głodomorów. To jest walka o przetrwanie. Kurde, mogłem wziąć kawałek bułki. Jak jutro przyjdę, to wezmę.
Zawsze za dziecka karmiłem łabędzie z dziadkiem. Te łabędzie to mnie przerażały, bo potrafiły za bułką wyjść sycząc. A ja kupa w gaciach. Jako chłopczyk mały. Tam to poszło już daleko. Pierwszy spacerowicz. Dobra, koniec podglądania ptaków. Ten tutaj chyba resignation. Nic tu po mnie, kuźwa, pewnie jeszcze jeden skrawek chleba gdzieś tam leży. Ma ochotę na rybę. No, o, i nurek. Wiecie co, byłem wczoraj w wodzie. Może jeszcze wam pokażę, jak siedzę w wodzie. Ale właśnie było widać, że mewa sięga dziobem tamtych ławic. Jest naprawdę sporo. No, po tysiące rybek pływają naraz. Oni mówią, że o wschodzie słońca będzie żarcie. Zrobię tylko okrążenie i sprawdzę, czy coś rzucili. Czy wy wiecie, gdzie wy lecicie? Lecicie na wschód. Nie polecam. Zresztą na zachód też nie polecam. Stay here. Powiem wam, że... Może to troszkę gołosłowne jest, ale odżyłem. Odżyłem dzięki temu, że kupiłem ten wygrywacz. Zazwyczaj się przyjeżdżało nad morze, nikt mnie nie mógł wyciągnąć rano na dwór. Moja mama spaceruje przy kijkach, w asyście kijków. Jakiś Nordic Walking tak zwany. Wychodzi zawsze sobie, nie wiem, koło 7 rano. A ja zawsze zmulony. Leżałem w łóżeczku i czekałem tylko, aż będzie pogoda po to, żeby iść na plażę. Czy tam wejść do morza i poopalać się troszkę. A teraz? Teraz wstaje 4:45. Wszyscy jeszcze śpią. Za niedługo pewnie mama będzie szła. Jedyneczka jest bardzo daleko. No, daleko jest. Godzina 6:25, koło 7 będzie, myślę. Ale odżyłem, naprawdę cieszy mnie to. To jest hobby, chciałem powiedzieć, którego nic nie zastąpi, ale jeśli chodzi o hobby. Tymczasem tu coś jest, nie wiem, czy to będzie zrywka z puszki. Renia nadal nie mam. Ani rękawiczek, ani sita. Powiedzcie, że to jest ta folia. Patrzcie, takie gówno potrafi bić wysoko. Takie gówno. Ale człowiek szuka, nie? Ja kopię wszystko. Ja mam all metal włączony i kopię wszystko. No bo zanim nie wykopiesz, to się nie dowiesz, co kryje ziemia. Fajnie tak rano wcześnie wstać. Zobaczcie. Na zakładkę chodziłem. Jestem pierwszy na plaży. Tam jacyś ludzie już idą. Ale o, kroki na zakładeczkę. Co 2 metry, mniej więcej 1,5 metra, 2 metry sobie idę. Bądź konsekwentny. Zobaczcie, jakie dobre serce ma ta pani. Karmi mewy. Całe stado koło niej. Fajnie. Fajnie tak wyjść. O wschodzie słońca. Z ptakami się podzielić. Mimo, że mają ton ryb w tej wodzie. A tam mama wyszła. Już mi macha. Cześć, Tereska. Ja cię kocham. O. A tam podąża babcia. Ha.
Ją też bardzo kocham. Tak, mama wyszła, babcia wiadomo, mniej sił. Ale szacun, 88 lat. 88 lat. W pełni sprawny umysł. Pozazdrościć. Pozazdrościć. Buziaki. Powiem wam, Holender nie napawa to optymizmem. Złoty 50 początkowe. Jesteśmy już ze 300 metrów tej szerokiej plaży. Kompletnie żadnych sygnałów. Wszystko wygarnąłem w pierwsze dni. Dzisiaj będzie natłok. Jutro będzie natłok. Dzisiaj jest środa, czwartek. A, i piątek będzie szansa po to, żeby wyjść. Powiem wam, takie szukanie uczy samozaparcia, cierpliwości. A ja bywam niecierpliwy czasem. I pokory. I pokory, bo Holender jasny, trzeba klękać nawet do zszywki. Leje się ze mnie jak z cebra, ale mam zajebisty sygnał. Uff, przed 8:30 jest, a już tak nawala. Gdzie to jest? O, jest, jest. Kurwa, łań, Jezus. Jezus, czy wy to widzicie? Ja pierniczę. No nie, no uśmiechnęło się do mnie szczęście dzisiaj. Złoty 50 od godziny 5 rano. Złoty 50 od 5 rano, a tu taka śnieżka piękna. Ja pierdyle, mam zrobiony dzień, można iść na plażę. Dzisiaj już czwartek. Miało w sumie nie wiać, do 14 km na godzinę miał być tylko wiatr. No, a wyszło na to, że te fale są dość głośne. Trzeba słuchawki założyć. No i mam tu sygnałek pierwszy. Godzina 5:40. 38, jeśli chodzi o ścisłość. Sprawdźmy, co to. Bo tak biło, no ja wiem. Nie wiem, jakąś monetkę być może. Tak, na pewno monetkę. Tak, to oto ta monetka. Przed chwilą ich tu nie było, a co wy tutaj buszujecie? Co wy tutaj tak buszujecie? Człowiek przyszedł, czy hałas pinpointera was obudził? Coś tu mam dość płytko. Żeby się tylko nie okazał papieroch. Nie, to jest 20 groszy. Pięknie. Pierwsza monetka dzisiaj rano. Prawie pół godziny chodzenia. Mgła przyszła. Tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. Ciekawe, co to oznacza. Zobaczcie, kurczę. Pierwszy raz już takiego widzę. Godzina prawie 8:00. Ajajajajajajaj. Nareszcie. Kuźwa, nareszcie. Wiecie co, ale to ja tak skrupulatnie szukałem. Albo została zgubiona wczoraj, albo po prostu omijałem miejsca. Zawsze się omija. A ten dalej nawala. Tam jeszcze coś jest. Kuźwa. Tam jeszcze coś jest. Kolejna. 4 zeta. Aura, jak widzicie, sprzyja. O, może to słoneczka. Kurde, ale razi. Służby porządkowe jeżdżą. Nie wiem, to jak tak mi się wszystko odbija. To całe słońce w tym telefonie, że gówno widzę, za przeproszeniem.
Ale detektorystę, takiego starszego faceta spotkałem, chodzi tutaj też. Podyskutowaliśmy oczywiście pół godziny. On gdzieś tu blisko 35 km ma zaledwie. Mówi, że sobie tutaj poszukać. Przełaził mi tą plażę tutaj teraz. Nie, myślę, że to dla wszystkich, dla każdego coś miłego i każdy znajdzie, bo nie wyszukasz wszystkiego. To już się potwierdziło przed chwilą, jak znalazłem 4 rzeczy. Zresztą widzę, że on coś zbiera po mnie w tym momencie. Tak więc chyba dalej przystępuje do walki, mimo że on tu chodził. No co, kurde, zajawka przede wszystkim, słońce świeci, czego więcej chcieć. Jeszcze niedawno, kilkadziesiąt minut temu była mgła, a teraz, kurde, przyjechał smród, ale dobrze, że sprzątają. Smrodzi tym traktorem jak cholera. No, kormorany. O, widać je. Kormorany siedzą. Czekają na ławicę. Zaszumiało pod wydmą. A tu My Little Pony. O ja. Zobaczcie, 10 groszy. Ej, łap mi tu ostrość. 10 groszy. Dosłownie pod samą wydmą. To jest już ogrodzenie. Musiałem znacznie zmniejszyć czułość, bo bije po uszach. Mimo wszystko ludzie przy wydmach siedzą. Ja sobie do końca, do jedynki dojdę tuż przy wydmie. I dzisiaj troszeczkę inne szukanie. Uff, czwartek. Nie znalazłem zbyt wiele. Nie wiem, może z 6 zł. A swoją drogą ciekaw jestem, bo chyba podsumowanie zrobię sobie w domu. Ta torba już jest tak ciężka. Ciekaw jestem, czy zdołam pobić swoje osiągnięcie z czerwca, czyli 60 zł i jedno sreberko. Ja już wiem, że jeśli chodzi o sreberka, to na pewno pobite. Tylko że jak to wygląda z kasą? Nie mam żadnego pojęcia. Zgrzany jestem na maksa, idę na śniadanko. Pozdrawiam. Oh my gosh.